One nie wiedzą, że ja gaci nie mam. No każdy ma w rodzinie kogoś takiego jak ta świnka ekshibicjonistka. Cześć! Witam was moje fany, tak jak i witam fanów trzody chlewnej, fanów farmerstwa i fanów świnki Pepy! Peppa Pig, moi drodzy, dziś 5 plus mówi nam to słoneczko, Lepku, mówi nam firma, Lepku jeszcze nie mieliśmy. Dałem za to 6 zł, więc spodziewam się nie lada fajnej zabawki. Jaka to jest podróbka klocków? No to zaraz się okaże, wszak przecież jesteśmy na kanale WTF, czyli w ogóle to fajny kloc, takie jest pytanie. Jego numer to 1717. No i cóż, gdy zobaczyłem tą świnkę wraz z kieliszkiem i z hajsem, sami rozumiecie, kieliszka i hajsu nigdy w życiu za mało. Znaczy tak gdzieś czytałem, to nie są moje słowa, jakby co. Moi drodzy, mamy instrukcję świnki z boku i już na tym chamskim renderingu widzimy, że nie wygląda to... No a co dopiero jak otworzymy paczkę? Peppa PPK jest tutaj opisane. U góry mamy całą rodzinę i przyznam się szczerze, no logo GS. Lepko? GS. Lepko? GS. Lepko? GS. No i pytanie, komu dziś ufać w dzisiejszym świecie, moi drodzy, bo my mamy dwie firmy na jednym opakowaniu. No, te Chińczyki to już chyba naprawdę nie wyrabiają psychicznie, no ale to już to pewnie gdybyśmy my pracowali przy takich zabawkach, też byśmy wszyscy powariowali. Prędzej czy później, moi drodzy, cała szczęśliwa rodzina, mówię jeszcze raz, jest a tu u góry ukazana. Ten ekshibicjonista świński jest całkiem ciekaw. Spójrzcie, jak on patrzy na te świnki. One nie wiedzą, że ja gaci nie mam. No a one udają, że nie widzą, że on nie ma gaci. No każdy ma w rodzinie kogoś takiego jak ta świnka ekshibicjonistka. No jak widzimy, żadna ze świn, no ta przepraszam, ma tylko gacie. No w sumie ta to jest ekshibicjonista z tą marchewką i z hajsem. Czemu większość z nich ma hajs? Czy one wszystko na te drinki wywalają? No nie, zapowiada się jakaś fajna perełka, przynajmniej jeżeli chodzi o tematykę. W związku z tym, no cóż moi drodzy, jeżeli wam się to spodoba, oczywiście piszcie w komentarzach, a czy wam się spodobać, piszcie, to może przypoluje na bardziej ciekawsze świnki, chociaż czy może być ciekawsza świnka, wątpię. Szukam jakichś ciekawych tutaj napisów, ale nic za specjalnego nie mamy. Dobra moi drodzy, nie przedłużamy, świnka Peppa, czyli klasyka, po prostu można by rzec kiczu troszkę. Cóż, pozytywne mamy to, że 6 zł to jeszcze nie jest pozytywne. Pozytywne mamy to, że mamy tu w środku karty, moi drodzy, czyli po jakimś czasie uzbieramy całą talię, możemy sobie grać świnkę Peppę, wow! Kto wie, może jak uzbieram całą talię, zagramy na moim kanale gamingowym. Tak jest, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie wiecie, posiadam kanał gamingowy, rzucę wam tu linka, gdzie gramy w gry, aczkolwiek gry Lego, nie gry podróbkowe, ale nic nie jest przesądzone. A, moi drodzy, mamy tutaj, jest, te świnki mają speedy, to wszystko jest o jednostką SP opisane, speed jakoby. No i mamy tu świnie bez gaci, no nie, no to tak średnio, ale z tyłu, patrzcie, tu by się nie kapnął, że to podróbka z tyłu. No i znów dwie świnie. Jest, świnia ekshibicjonista. Świnia ekshibicjonista została moim ulubieńcem oficjalnie od dzisiaj. Czy ona w ogóle ma szansę wygrać z kimś? No średnie. Wszyscy mają lepsze statystyki od niej. Praktycznie, więc świnia ekshibicjonista, no cóż. Małe ma szanse, ale karty jakościowo nie. Jakościowo jak najbardziej naprawdę okej. Okay. Warte swojej zapewne ceny, gdyby nawet ją wydać jako osobna talia. Cóż, będziemy kolekcjonować. Już było trochę takich opakowań, gdzie te karty są. Oczywiście tu wam rzucę linki, nawet same karty kiedyś były. Woreczek taki cienki, ale jest jakaś metoda, w sensie brzmi to profesjonalnie, w sensie jeżeli mówimy o szeleście i wygląda to nawet profesjonalnie, więc tu kurczę jestem troszkę w szoczku. Sama świnia, moi drodzy, natomiast, dobra, zacznijmy od podkładki, tak? Lepku, dobra, bo tu też mogło być guest, nie wiadomo jaka będzie firma, jednak trafiło się Lepku World Minifigures, czyli światowa minifigurka, zebierz wszystkie herserie z Leo Bao Kuan. Czy Leo Bao Kuan? Nie brzmi też jak jakaś jeszcze kolejna firma? Leo Bao Kuan, czy to faktycznie może być po chińsku jakieś słowo? Collect them all, hard series, hard series, no nie wiem czego tu ode mnie chcą, ale no może zbiorę wszystkie. Skąd tu tyle paprochów w tym domu moim, to ja też nie wiem. No mamy świnie, moi drodzy, do samodzielnego złożenia i pierwszy minus, znaczy drugi minus, bo pierwszym oczywiście jest to, że świnia nie ma, moi drodzy, instrukcji jest z boku, tu ostatnio poruszałem ten temat, to jest problem, bo gdy chcemy po x latach wrócić do instrukcji, musimy ją wyciąć z tego kartonu. A co jeśli chcę kolekcjonować i kartony, i instrukcje?
no to może być problem. Drugim jednak przeogromnym problemem, moi drodzy, nie oszukujmy się, kupiłem tą świnię dla hajsu i dla drinków. Jedyne co dostałem, to moi drodzy, gnat. Ja chciałem być, moi drodzy, wiecie, pacyfistą. Chciałem, kurczę, by świnka popijała sobie, prawda, jakiś szejk owocowy, płacąc za niego uczciwie. Nie! Masz tu świnio, gnata, idź rób napad na bank! No cóż, choć nie można, sami spójrzcie, nie można absolutnie odmówić temu gnatowi oryginalności i dbałości o detal, o szczegół. No tego my na pewno mu nie odmówimy, ale nie to chcieliśmy w opakowaniu. Cała świnia jest rozczłonkowana na części pierwsze, na karkóweczkę, boczek i tak dalej. Musimy więc złożyć ją sobie samodzielnie. To monstrualnie duża głowa tu jest na pewno. Dobra, dajcie mi tutaj sekundkę, a zresztą złożymy sobie na żywo. No cóż, torsik przynajmniej faktycznie jest ten sam, który był, który miał być. To się trafia, co to jest? Bo to docelowo, czy to nie miał być fragment tej świni wystający pod koszulka? To jest jakieś takie dziwne. No widzimy tu, widzicie, w nadrukach też błędy troszkę. Tu coś niebieski wyjechał, tu poszło troszkę krzywo, tu nie dorysowało. No ciekawe, egzemplarz nam się trafił. Świnia, jak już mówiłem, nie ma gaci. To już widzieliśmy z okładki. No cóż, fajna bajka, brawo, jeżeli się na nie wychowałeś. To jeżeli się wychowałeś na takiej bajce, gdzie świnie chodzą bez gaci, to kanał WTF jest dla ciebie chyba stworzony. Powiem tak, ten świński róż dosłownie jest taki, znaczy to jest spoko, ale jakiś taki budzi we mnie niepokój. Sam, moi drodzy, ten kolor różowy budzi we mnie jakiś taki dziwny niepokój. Nawet mi się to średnio zgrywa po prostu z tym białym i tą koszulką, która jest, nie no, coraz bardziej jest krzywo nadrukowana, coraz bardziej. Rączki chodzą ciężko. Ta dłoń, no musiała naprawdę mocno dociskać, moi drodzy, ale jakoś weszła. Jest to ta dłoń serii kręci się ciężko i czuję, że 100 okrążeń, dobra, 100 przesadziłem, 10 okrążeń i ona nam się wykręca. Ajajajaja. Więc moi drodzy, taka dłoń nie jest dobra. Druga dłoń, która jeszcze tu ma jakieś wgniecenie, co widzimy. Druga dłoń, weź druga dłonią. Druga dłoń również chodzi w miarę ciężko i widzicie, z każdym kręceniem ona się, w ogóle jaka jest krzywa, spójrzcie, ona się wykręca, więc dłonie spoko, dopóki dłońmi, moi drodzy, nie ruszamy. Najważniejszy element, czyli głowa, zaczepiana w taki sposób tu, bach. No i świnia jest, moi drodzy, gotowa. No cóż, świnia jak się bicjonista, ale głowę sobie obejrzymy jeszcze bardziej, odlotnijmy się od tego dołu. Czy ta ciapka na uchu jest zamierzona? Bo ja tu nie widzę, by jakakolwiek ze świnek miała ciapkę na uchu. Spodziewałem się to, że coś tutaj maszynie nie siadło i ta ciapka na uchu jest niekontrolowana, tym bardziej wygląda trochę jak oko. Spójrzcie na druk oka, tu się rozmazał, tu poszedł w dół, w ogóle jak to miało być zrobione? Bo tu docelowo nie ma nic pod oczami ta świnia, tu też nie ma za bardzo nic, na drukach też tego za bardzo nie ma, a tu spójrzcie, jakby się oko podwójnie nadrukowywało, w sensie pac, pac, jedno u góry, drugie u dołu. Tutaj pac, pac, drugie u dołu. No grubo wygląda to, szczególnie z tej perspektywy, tak? Tu pod okiem, tu nad okiem, żeby fioletowe było jeszcze podbite oko, to jeszcze byłoby pato świnki, ale tak, to kiepskawa, moi drodzy. Na szczęście uśmiech. O, patrzcie, tak to prawie wygląda jak buźka hipka. No i wygląda to lepiej niż na pewno to od góry. Tu coś się kapło czarne, kopio! Kopio tam w Polsce. Nie wiem, jak to się mówi po chińsku, ale tak pewnie powiedzieli. A, no z tyłu nóżki okej. Okay. W sensie nie mam się czego czepić, na takiej zasadzie okej. Okay. Wsadzamy mu tego gnata w ręce. O dziwo pasuje, o dziwo się trzyma w miarę okej. Okay. Rączki chodzą w miarę dobrze, nóżki też, no poza tym, że tu właśnie troszkę, ale to już dobra, powiedzmy zaczepiłem palcem o tą rączkę. Tak to chodzi, nie za ciężko, nie za lekko, tu rączki okej, ale mówię, rączką gdy ruszamy, dłonią samą, to ona się wykręca, przez co wypadnie. No jest gnat, miała być pacyfistyczna świnia, która mówię, popija sobie szejka na kocyku, do którego oficjalnie płaci, a mamy jakąś świnię, która po prostu jest, no... Moi drodzy, świnka Pepa. Świnka Pepa odlepku. Spójrzmy jeszcze, gdy tak stoi na podstawce z poziomu takiego zero, naprawdę to wygląda, jakby to były oczka i buźka, taki się dziwny fryz na głowie, ryj na głowie i tak dalej. No wystarczy pojadę do głowy bardzo wysoko, ma bowiem ten ryjek swój zadarty do góry. Od boku prezentuje się to w taki sposób. No cóż, o ile jakościowo sam klot w dotyku, oczywiście mimo dotyku, nie jest zły. Nie jest zły, absolutnie. Nie jest też dobry, ale nie jest zły. No to nadruki, spójrzcie, jak wszystko niszczą. Krzywy torsik,
tragiczny nadruk ten na oczach, jeszcze raz pokażę to z tej perspektywy. Jakiś randomowy nadruk, dobra, można by wybaczyć, że to łatka. Absolutnie, brak gaci powoduje mój wielki niepokój, ale co najgorsze, moi drodzy, brak instrukcji, które jest na opakowaniu, i brak gadżetów, które mamy wprost narysowane na opakowaniu i tu, powoduje, że no, jest to strasznie zła sytuacja, jak dla mnie, bo gdybym wiedział, że ta świnia magnata zamiast tych gadżetów, to wziąłbym inną świnię. Karty nie rekompensują nam tamtej straty, moi drodzy. Cóż mogę dużo powiedzieć? 3 na 10. 3 na 10, serio. Ale gdyby nie elementy, gdyby elementy były dobre, poprawne, byłaby znacznie większa beka. Gdyby była w środku minimalna papierowa instrukcja chociażby, chociaż to jeszcze jest w stanie wybaczyć. A te gadżety. Gdyby same gadżety, byłoby to, no mi się nawet 4, 5 na 10. Aż tak mocno mnie denerwuje to, gdy otrzymujemy coś innego w pakowaniu. Gdyby jeszcze ta instrukcja, mówię, była, gdyby nadruk był dobry, wiecie, możemy to gdybać, bo gdyby to w ogóle było Lego, gdyby, to by było 12 na 10. No ale nie jest, moi drodzy, tylko jest oficjalnie 3 na 10. Gdyby faktycznie nadruki były dobre, była instrukcja, dobre gadżety, to 6 bym dał, nawet może 7, ale nie jest, moi drodzy, więc co my tu w ogóle gadamy? 3 na 10 i chcę więcej. Chcę więcej tych świń, bo to jest fascynujące. Jak to jest złe! Jeżeli chodzi bardziej o pomysł oczywiście niż o jakość, przynajmniej plastiku. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Jeżeli lubicie świnkę Pepe, to nie jesteście normalni. Bye!